autobusem. Dzisiaj wyruszyłem z Mosi do Manzy, ale chyba jadę najkoszmarniejszą drogą, jaką w życiu jechałem. Nie ma chyba gorszej drogi. Jedzie bardzo szybko ten autobus. W tej chwili coś się stało i stanęliśmy, jak to się mówi, w drodze. Tak wygląda ta jazda. To inny, mniejszy autobus. To jest około 700 km do jeziora Wiktorii. Autobus jest wyładowany full. Trzępie, trzęsie, że nie jest człowiek w stanie ani filmować, tylko głową wali w szybę, w ścianę. Kurz nie do opisania. No i ładujemy się. Tutaj cztery banany właśnie obrabiam. Jestem głodny, zmęczony, wykończony. Coś niesamowitego po tych muldach 80 na godzinę. Cztery bananki i dwa jajka. I tu w tym papierku sól. To moje dzisiejsze śniadanie. Ale wytrzymam jeszcze te 7 godzin, 8. No i oczywiście zanosi się na poważną awarię. Tak zajarało, że wszystkim kazali szybko opuścić autobus. A jeszcze do Manzy kilka godzin drogi. Nie wiadomo, czy pojedziemy tym autobusem. A jest gorąco. Manza! Manza to bardzo duże miasto na południowo-zachodniej części jeziora Wiktorii. I w tej chwili jestem na ulicy Nerere. Tam w głębi, w środku kadru, jest mój guest house i szukam coś do zjedzenia. Jest jeszcze wcześnie, więc się sprząta przed restauracyjkami, jest pozamykane. I w związku z tym idę zobaczyć do portu, o której godzinie mam statek do Bukoby, na drugi brzeg jeziora Wiktorii. Wczoraj po 16 godzinach bardzo ciężkiej trasy przyjechałem do Manzy i zamieszkałem w tym oto tutaj guest house'ie. Tak się wchodzi takim wąskim przejściem między domami. Spanie tanie, 5000 szyling i wygodne. A w środku tak. Wszystkie duże miasta w Afryce są nieciekawe. Te centra. Jest prawie wszędzie to samo. Ruch, bałagan, gorąco, stres. Wszędzie tłoczno. Weszedłem w tej chwili na teren portu i idę kupić bilet. Jestem tuż przy brzegu jeziora Wiktorii. Jeszcze go nie widziałem nigdy. Pierwszy raz mam styczność z jeziorem Wiktorii. I jest Wiktorii jezioro. To jest statek, którym o 21:00 dzisiaj wieczorem popłynę do Bukoby. Powinien przybyć następnego dnia w godzinach rannych, 9:10 do Bukoby. Biuro dopiero jest otwarte o godzinie 8:00, więc muszę iść coś prędzej poszukać zjeść. Ludzie już czekają.
Statek mam dopiero o 21, teraz jest 21, teraz jest godzina 7 rano. Idę na market, bazar. Coś trzeba będzie dzisiaj z tym dniem zrobić. Do hotelu musiałem dopłacić 2000, bo pokój zajmę do godziny gdzieś 17-18. To już trzeci plac, skrzyżowanie Rondo z zegarem. Czyżby oni byli tacy punktualni? Z tej głównej ulicy skręcam w taką boczną, już jest całkiem inny klimat. Idę do marketu. Bardzo dobra kawa. Mwanza to jedno z ciekawszych miast. Też nad, zawsze nad wodami żyje różne społeczności, muzułmanie, katolicy, protestanci i dużo innych wyznań. Ludzie są mili. Może w nocy niezbyt, ale w dzień jest wszystko ok. Wypiłem tą kawę, zaryzykowałem najwyżej. To jest taka uliczna mapka Afryki. Na skrzyżowaniu ścieków, picia kawy, sklepików. W tej chwili chcę pokazać, jak ja jechałem. Tak przypomnieć, ruszyłem z południowej Afryki, wjechałem do Mozambiku, od południa przejechałem Mozambik aż tutaj na północ, wróciłem się w środkową część, nawet bardziej niż na środkątko na południe, wjechałem do Zimbabwe, objechałem Zimbabwe, tutaj o widać Zimbabwe, Zimbabwe przez Victoria Falls i Livingstone przedostałem się do Zambii. Objechałem kresami prawie całą Zambię, będąc też w centrum, w Lusace. Wjechałem do Tanzanii, tu w okolicach jeziora Tanganyika. Przez Tanzanię przejechałem do Dar es Salaam, z Dar es Salaam znowu pojechałem na południe do Mtwary. Wróciłem się na północ, popłynąłem na wyspę Zanzibar, z Zanzibar wróciłem do Dar es Salaam, z Dar es Salaam pojechałem w okolice Kilimandżaro, tutaj, Arusha, Mosi. Następnie wczoraj z Mosi przejechałem 16 godzin do Mwanzy. Mwanza jest tutaj na południu jeziora Wiktorii, o ile dobrze pokazuję, bo dość daleka. O tu w tym miejscu w tej chwili jestem w Mwanzie i dzisiaj płynę wieczorem do Bukoby i wjeżdżam do Ugandy. Muszę też wspomnieć o Hindusach. Jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo w wschodniej Afryce, szczególnie Tanzanii na wybrzeżu jest wiele świątyń. Oni nie są tacy, nie tak okazują się jak muzułmanie, katolicy, jest tych świątyń mniej. Za to w biznesie przodują. Trzeba przyznać, że 70% sklepów to jest hinduskich. A resztę to arabskie i Afrykanie. W zasadzie to sprzedaż uliczna. Ale lepsze, większe sklepy, bardziej wyposażone to Hindusi z Indii, Pakistanu. Tu jest świątynia hinduska, Siwy. Właściwie to powinienem się jeszcze jeden dzień zatrzymać tutaj w Mwanzie, bo to bardzo ciekawe miasto, ludzie dość przychylni. Białych turystów tutaj nie widać, w ogóle bardzo rzadko kto dociera, jeżeli dotrze to prosto leci na prom i leci tak samo jak ja do Bukoby. Nie zatrzymuje się w zasadzie w Mwanzie długo. Hindusi to dość bogata tutaj społeczność, może nie najbardziej liczna, a jednak tą kasę tutaj trzymają i też świątynia jest bardzo okazała. Nie wiem, czy wejdę do środka, nikogo tu nie widzę. Ten obiekt, na którym stoję, jest też świątynią zamknięty, nikogo tu nie widzę. Tu jest z drugiej strony bardziej okazała, może tam spróbuję. Martwię się trochę o kamerę, bo kamera mi zaczyna szwankować. Żeby to nie były ostatnie filmy. Dzisiaj dokupiłem 3 kasety, razem jest tego dość sporo i oby to te kasety były nagrane. W każdej chwili może mi się kamera popsuć. Trochę się zawsze obawiam o to. Zdjąłem buty i spróbuję wejść i zobaczyć. Jest wcześnie rano.
sprzątanie. Tam, gdzie są różne społeczności, różne wyznanie, jest bardzo ciekawo. To jest świątynia Siwy. Nikt mnie tu nie wypędza, nie popędza. Jest naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, musi tu być dość bogata społeczność hinduska, bo świątynie wcześniej, które spotkałem hinduskie, były bardzo, bardzo ubogie. Nie będę tutaj dłużej chodził, bo to nie wypada. To jest świątynia Siwy, najważniejszego bóstwa w hinduizmie. Dużo koloru pomarańczowego. Wycofuję się powoli z tego świętego miejsca hindusów. Wracam do moich butów. Ciekawe miejsce na kawę. Ja piłem w nieładnym miejscu. Szkoda, że wcześniej nie przyszedłem tutaj, bo bym sobie popił w konarach drzewa ogromnego. Nie wiem, czy to baobab, czy coś innego, ale jest ogromne drzewo. No, kupiłem rosół z wołowiny. Tak czuję, że tam jest, są fragmenty flaków i niedobrze wyczyszczonych. No, ale da się zjeść. Chociaż lepsze rosoły jadłem na Zanzibarze. Zjadłem dwie zupy. Oni tutaj jedzą jedną, a ja zjadłem dwie z tym włóknistym mięsem. Tam była wątroba, mózg, wszystko, co jest bez, oprócz warzyw. I to mi wystarczy chyba do jutra, bo to będzie leżało w moim żołądku, mi się zdaje, ze 2 tygodnie. W ogóle przyjeżdżając w ten rejon Tanzanii, da się zauważyć, że poziom życia jest tutaj wyższy. Jadąc przez ten cały teren, widać jakieś uprawy dość większe niż w innych częściach. Dużo bydła, kóz. Widać nawet w tym mieście, że jest tutaj życie dostatniejsze. Nie widać tej biedy takiej, jak się widzi bose dzieciaki. To jest tutaj po prostu rzadkość, żeby zobaczyć bosego człowieka. No i klimat jest ekstra. Jest teraz w tej chwili około 17-20 stopni, a jest wcześnie rano, 8. Niemal w każdym miejscu w Tanzanii można spotkać Masajów. Chodzą swoimi pałkami w tradycyjnym swoim stroju. Tuż przy porcie znajduje się taki bazar. Chyba to jest największe skupisko uprawy bananów, gdyż widzę tu ogromne kiście tych bananów. Ludzie handlują, ale nie chcą wszyscy mieć zdjęć. Opuszczam Tanzanię. To jest kraj, który robił mi największe problemy z filmowaniem, z robieniem zdjęć. Niestety nie udało mi się kupić miejsca leżącego za późno. Zresztą nie było szans. Już były wykupione bilety i mam siedzące w drugiej klasie. W drugiej klasie statku Victoria. Wypływamy dokładnie o godzinie 21:00. Manzy do Bukoby, na drugi brzeg jeziora.
Bardzo to